Bardzo serdecznie witam Państwa w kolejnym odcinku programu Przestrzeń Dźwiękowa. Moi dzisiejsi goście na co dzień parają się muzyką świata. Nazywają się Neokles i zapraszam na spotkanie. Łukasz Borkowski. Trochę Ci dałem głośniej odsłuch i już jakby było lepiej. No. Nazywam się Damian Szymczak, jestem klarnecistą. Nazywam się Kamil Wróblewski, jestem perkusistą. Nazywam się Staszek Leszczyński. Na imię Kacper, na nazwisko Parcki. Piotr Tomala, gram na akordeonie. No za trudne, za trudne. Jak to się z muzyką w waszym życiu zaczęło? Z muzyką zaczęło się tak, że rodzice zdecydowali, że powinienem spróbować swoich sił w szkole muzycznej i spróbowałem. Moja przygoda z muzyką zaczęła się bardzo wcześnie, bo tak naprawdę jeszcze w brzuchu mojej mamy, kiedy byłem na pierwszym koncercie. No i tak trwa do dziś. Z muzyką zaczęło się u mnie tak, że jak byłem mały, rodzice chcieli posłać mnie do szkoły muzycznej. Ja powiedziałem, że nie chcę i właściwie tak by się skończyło. Ale wiele lat później z powodów sercowych chwyciłem za gitarę. Nauczyłem się grać whisky. Zacząłem grać na akordeonie w wieku 9 lat. Zdawałem do szkoły muzycznej na fortepianie, na szczęście się nie dostałem i tak właśnie zostałem akordeonistą. No moja historia nie jest wyjątkowa. Pochodzę z rodziny muzycznej, więc było to dla mnie czymś takim oczywistym, naturalnym, żeby pójść w ślady moich rodziców i zacząć grać. Zespół Neokles. Po ponad 10 latach na scenie udało nam się stworzyć ten oto album, Votum Separatum. Jest to album, na którym znajduje się 11 naszych kompozycji własnych. Znajdują się na niej również wspaniali goście, jakimi są Czesław Mozil, paprodziad zespołu Łąki One czy Jarecki. Jesteśmy bardzo dumni z tego albumu, ponieważ wreszcie możemy się śmiało podpisać, że od A do Z to, co Państwo będziecie mogli usłyszeć na tej płycie, to jesteśmy my i to, co nam w duszy gra. Do zespołu Neokles zaprosił mnie Staszek Leszczyński, z którym znaliśmy się już z wcześniejszych formacji. Graliśmy muzykę klezmerską. Od tego 2009 roku do dziś, czyli 2020, gram w tym zespole i jest to dla mnie chyba największa moja muzyczna przygoda. Do zespołu Neokles doszedłem w 2010 roku przez przypadek, mieliśmy wspólnych znajomych, no i strasznie, bardzo mi się spodobało bycie w tym zespole. Jesteśmy grupą naprawdę fantastycznych przyjaciół i myślę, że to przede wszystkim trzyma nas właśnie razem przez te lata. Zespół Neokles to jest absolutny przypadek. Wpadłem zagrać zastępstwo i gram to zastępstwo już od 10 lat. W zespole Neokles podoba mi się to, że moi koledzy są świetnymi instrumentalistami. Mogę się bardzo dużo od nich nauczyć. Podoba mi się też otwartość kolegów na różne nowe sytuacje muzyczne. Jak wygląda wasz proces twórczy i co was inspiruje? Co chcielibyście przez swoją muzykę przekazać?
proces twórczy muzyki zaczyna się tak naprawdę chyba w każdym z nas osobno i wystarczy, że coś nas zainspiruje, będąc w jakimś miejscu, czy jakaś sytuacja, która się wydarzy u nas w życiu, lub wystarczy po prostu plumkać sobie na instrumencie, w cudzysłowie. Później ja zazwyczaj tak robię, że nagrywam sobie szybciutko na telefon tę melodię, czy też rytm, przynoszę później to do studia, spotykamy się z przyjacielem Damianem u mnie w studiu muzycznym i tam już zaczynamy robić takie demo pierwsze, w którym podkładamy perkusję, resztę instrumentów i później rozsyłamy to dalej do zespołu. Każdy później dodaje to od siebie, gra w swój sposób i tak powstają utwory. To, do czego dążymy w tym, przynajmniej ja, to jest autentyczność. Zaczęliśmy teraz już od półtora, prawie dwóch lat komponować swoją muzykę i wydaje mi się, że to jest właśnie to, co chyba chcieliśmy robić. Ja bym to zdefiniował tak. To jest muzyka, która jest połączeniem tego, co siedzi w pięciu różnych osobach, absolutnie. Jej podstawą są tematy folklorystyczne, bałkańskie, żydowskie, ale też trochę z naszego folkloru. I to, co my próbujemy z tym zrobić, to połączyć jakość i wartość jednocześnie z czymś takim, że człowiek będzie chciał przyjść na koncert, tego słuchać i się dobrze przy tym bawić. Celem naszym poniekąd jest to, żeby trafić do ludzi o różnych temperamentach, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie w tej muzyce. Klezmerska? Ja trafiłem na muzykę klezmerską. Mój nauczyciel pierwszy od klarnetu ją grał. I ja z muzyką z klezmerską zetknąłem się przez przypadek, ponieważ kolega poprosił mnie o zastępstwo. I była to miłość od pierwszego wejrzenia, muszę przyznać. No ma coś w sobie takiego dla mnie. Ma coś autentycznego w sobie muzyka klezmerska. Coś, jakąś taką szczególną autentyczność. Te melodie są naprawdę takie szczere i to mnie jakoś tam urzeka i trzyma przy tej muzyce. Tak naprawdę od muzyki klezmerskiej wszystko się zaczęło, bo wykonywaliśmy utwory tradycyjne na swój sposób. Teraz raczej inspirujemy się skalami, tym energią, którą przekazują te kompozycje tradycyjne. Nie zawsze są to melodie wesołe, ale mają w sobie taki power, który potrafi słuchacza przeszyć od stóp do głów. Im dłużej gramy, tym mniej jesteśmy zdefiniowani w jakimś stylu, gatunku muzycznym, ponieważ ta muzyka w naszym przypadku bardzo się rozwija. Ostatnio odchodzimy coraz dalej, idziemy w różne style czy gatunki, które nas samych czasem zaskakują. Jest to często bardzo spontaniczne. Dla ciebie jest muzyka? Najprościej byłoby powiedzieć, że muzyka jest dla mnie wszystkim i na tym zakończyć, no bo w sumie tak jest. Ale to są spotkania z przyjaciółmi, to są spotkania z naszymi słuchaczami, to są przeżycia, to jest pewnego rodzaju pamiętnik, który później zapisujemy właśnie w formie płyty. To są nasze przeżycia, emocje. I muzyka towarzyszy nam każdego dnia i w każdym momencie. Wszystko jest muzyką i muzyka jest wszystkim.
muzyka i akordeon na pewno zdefiniowały moje życie w jakiś sposób. Mam żonę muzyczkę, większość moich przyjaciół to są muzycy, więc można powiedzieć, że w gruncie rzeczy wokół muzyki się wszystko kręci. No jakąś bardzo ważną częścią mojego życia. Muzyka dla mnie jest takim rodzajem drogi. Muzyka jest fajną drogą, długą drogą. Najfajniejsze jest w tym to, że nie daje możliwości spoczęcia na laurach. To jest taka dziedzina, że nie można przestać się rozwijać i ona cały czas ciągnie człowieka wyżej i wyżej. Muzyka jest moją pasją, jest moim sposobem na życie. Wszystko w zasadzie, czym się zajmuję zawodowo i głównie hobbystycznie, jest związane z muzyką. Melodia gra, nieustannej pustki żal, serca bicia śmiech, każdy piersi dech. Ach spójrz, to przecież ja, wołam o Cię dziś co dnia, o spojrzenie Twe, jedną małą łzę. Widzę to, co niewidzialne, słyszę to, czego słyszeć się nie da. Odczuwam choć oto nieodczuwalne, bo przecież tego tu nie ma. Twoje największe muzyczne marzenie? Moje największe muzyczne marzenie to to, żeby móc w pełni sprawności fizycznej i umysłowej wykonywać jak najdłużej swoją muzykę, przekazywać ją dalej ludziom i czerpać z tego radość taką, jaką czerpię do tej pory. Moje największe muzyczne marzenie to, jakbym miał to opisać najkrócej, to jeździć po świecie i dawać ludziom swoją muzykę i to jest to. Żebyśmy grali dużo koncertów na fajnych scenach, żeby ta nasza muzyka miała jak najlepszy odbiór, jak największy odbiór, żebyśmy trafili do jak największego grona słuchaczy i żeby się to publiczności podobało, tak jak nam się to podoba. Bardzo bym chciał, żeby nasza muzyka trafiała do ludzi, żebyśmy mogli się dzielić naszą twórczością, ponieważ bardzo się w to angażujemy, wkładamy w to całe serce, jest to bardzo szczere, co robimy z tym zespołem. Chciałbym to dzielić z jak największą liczbą ludzi. Moim największym muzycznym marzeniem jest prawdopodobnie zagranie klezmerskiej opery. Widzę to, co niewidzialne, słyszę to, czego słyszeć się nie da. Odczuwam, choć oto nieodczuwalne, bo przecież tego tu nie ma. Nie ma.